Dzień dobry. No dzisiaj będzie, proszę Państwa, o dezinformacji generalnie. Stąd ten równy krok, żebyśmy my dezinformacją, a jednocześnie informacją nadążyli za tym właśnie tą propagandą okupacyjno-żydowską. I wcale tak nie jest źle, bo ja Państwu powiem, nawet po takim tutaj zauważonych głosach, na przykład jak ktoś tam rzuci na mnie jakąś obelgę, i jak niektórzy z Państwa po prostu mi pomagają i świetnie bronią. To mi się bardzo podoba, ja za to dziękuję. Ja przepraszam, że ja nie wszystkim odpowiadam, nie ze wszystkimi korespondentami prowadzę taką wymianę, jak ona by na to zasługiwała. Staram się pewne elementy nawet w felietonach użyć, żeby była jasność i przejrzystość jak gdyby szerszej konstrukcji. Dlatego, że no cały czas się toczy walka, proszę Państwa, z okupantem żydowskim, który nas wziął pod but 1000 lat temu. I pewne rzeczy mogą być nawet niezrozumiałe, dlatego nawet jeżeli ktoś też użył takiego argumentu, że po pierwszym jakby felietonie, to też miał mnie za jakiegoś tam może paranoika nawet, czy jakiegoś kogoś, kto no, z rzeczywistością niewiele ma wspólnego, ale po 50 zmienił zdanie. Bo to jest troszeczkę zakamuflowane, proszę Państwa, ich działania i tak samo sposób odkłamywania też musi być właściwie podawany i to się czasami nie da w prosty sposób. No trzeba niestety dość zawiłą procedurę tutaj odbyć. No ja staram się z każdego punktu widzenia to naświetlać, żeby to było jasne. Dlatego czasami te siły jak gdyby, czy punkty są mocnie podkreślone, jedne wytłumione, jedne postawione w krzywym zwierciadle i tak dalej. Dlatego to, no, jak powiedziałem, jest to na pewno wykłady to nie są dla idiotów, dlatego no, mogą tak mnie nazywać ci, których system percepcji tego nie obejmie. Więc to tyle. Bo też mnie zastanawia, dlaczego mimo tego internetu dostępności do wielu faktów jest tyle ciemnoty, prawda, wokół. No ale tak jest, no musimy sobie z tym poradzić. Bo ja tu jestem takim właściwie odkłamywaczem, i prawdy historycznej, i potroszę też i politycznej, a nawet ekonomicznej, o co bym siebie nie podejrzewał wcześniej. No i proszę Państwa, wróćmy do tych aktualiów. Czym był stan wojenny? No po prostu taką produkcją żydowskich bohaterów i to była spółka Jaruzela z tymi niby opozycjonistami. No taka prawda, no. I teraz podają wykaz zbrodni, których nie było. No i zbliża się ten nieszczęsny 16 grudnia, proszę Państwa. No weźmy na spokojnie, tak jak ja mówię, po wizycie, oczywiście w Warszawie byłem wielokrotnie od 70 roku, to nie jest tak, że ja nagle w tam 70 którymś roku byłem, później nie. Tylko, że no nie byłem tak jakby szczegółowo kilka dni i sobie spokojnie nie pospacerowałem po różnych dzielnicach, tak jak ostatnio. I dlatego było dla mnie szok, że ta Warszawa po prostu od tamtego czasu, przez ostatnie 30 lat, to poza tymi kilkoma tam brzydkimi, tymi prostopadłościami żydowskiej chluby, czyli tymi hotelowcami, to nic więcej tam nie ma, no. Upadające te wszystkie zakłady. Tak samo, proszę Państwa, wracając do tego 16 grudnia, gdyby ci górnicy, którzy tam polegli, teraz na spokojnie jakby objawili się, zobaczyli, co się stało z ich zakładami, z tymi dzielnicami, z tymi tętniącymi życiem osiedlami, na których mieszkali, gdzie teraz to wszystko upada, to oni by w podobnej sytuacji dzisiaj na kolanach szli do ZOMO-sów, całując ich, wracamy do pracy, bo myśmy zmądrzeli, już tego więcej nie zrobimy, będziemy szanować nasz zakład pracy, te wszystkie przywileje górnicze, będziemy nawet stopniowo je ograniczać, oby tylko trwał socjalizm i ta kopalnia nie była zamykana. Chcę tylko Państwu uświadomić, że z taką prostą informacją, jak mi jest ciężko dotrzeć. A ja to takie rzeczy tylko mówię, prawda? Bo, proszę Państwa, ta gra żydowska trwa na bardzo wielu poziomach i oni między sobą się również kłócą. I ta przewalanka tych kostek domina po 1989 roku, którą niby tak świetnie przygotowali w układzie powojennym, to, proszę Państwa, ona nie wytrzyma 25 lat. No proszę zobaczyć, 23 lata i czy utrzyma się Unia jeszcze 2 lata? Wątpię. A miało to być jak rzesza hitlerowska, prawda, na 1000-lecia. I tak samo ja jej życzę, żeby skończyła.
tak jak ta Rzesza Hitlerowska, bo to jest jedno, to samo źródło żydowskie. I te kredyty wtedy upadną, podstępnie udzielone oraz zadłużenie i zniszczenie gospodarki celowo wymyślonej i wywołane. Ale proszę Państwa, ofiarom, to może tego nie rozumiecie, ale na przykład jednym z pierwszych to pan Geremek, twórca tego układu międzynarodowego żydostwa. Tak, że oni się zorientowali, że to był błąd i karali tych, którzy byli pomysłodawcami tego. Dlaczego? Bo proszę Państwa, nie emocjonujmy się. Ja wspomniałem właśnie o tych sprawach, jak powiedziałem, około roku 1000 pierwszych organizacji tych żydomasońskich rządzących światem, którzy działali za zasłoną tych pozornych sprzeczności, antagonizmów, wrogości, że Żydzi na przykład z chrześcijanami czy z muzułmanami to były inne opcje. Nie, to była ta sama opcja, tylko dla publiki to tak wymyślono. To również po II wojnie światowej, Stalin tam troszeczkę wymodelował to na własną rękę, a być może musiał przecież tak samo i z Churchillem, i z Trumanem, i z innymi, z Rooseveltem, prawda, te sprawy uzgadniać i oni to musieli przyklepywać, po prostu wspólnie niestety. I koncepcja pierwsza powojenna, w której również sprzyjał De Gaulle, taka może bardzo rozsądna, patrząc z dzisiejszej, o czym ja już w latach 60. byłem poinformowany przez mojego nauczyciela przysposobienia wojskowego, który okazuje się był bardzo nieprawdopodobnie wtajemniczony w te sprawy, że miało być tak, że najpierw RWPG i Związek Radziecki jako organizmy bardzo podniosą swój poziom życia, dojdą do poziomu równego Europie Zachodniej, połączą się w jeden organizm i dopiero ten organizm, RWPG, Związek Radziecki, połączy się z Unią, tą EWG, prawda? Tak to miało być w pierwszej wersji. I patrząc z perspektywy historycznej, to była słuszna myśl. Ale tak Żydki namieszali przez swoją chciwość, przez nienawiść do tego człowieka, głównie do Stalina, który po prostu wytrącił im wszystkie atuty i po prostu pokazał, że może być nieżydowski widzenie świata, bo im przecież przełamał tą hegemonię na Bugu, prawda, tego podzielenia narodów sławskich i tak dalej. Ja tutaj jeszcze nie wyjaśniałem, że właśnie ten panslawizm to był celowo zrobiony, żeby skłócić właśnie narody sławskie, a nie żeby je połączyć i tak dalej, te knify były w różny sposób robione. Ale niemniej jednak ten układ powojenny był najbardziej ekonomiczny dla świata, chociaż niepotrzebnie, ja mówię, po śmierci Stalina przezbrajano ten układ warszawski i Związek Radziecki niepotrzebnie, bo ci tutaj faktycznie robili te silosy, a tamci rakiety z tektury na zachodzie, i tak jest do dzisiaj, prawda, że czy te patrioty, czy coś, tam trochę tej broni mają, to gdzie? To tylko na te biedne ludy, co mają tylko proce, na przykład tam na jakiś tam Irak, na coś idą, i tam niszczą niepotrzebnie, ale to się jeszcze, oni tam doczekają, tolerują ich, tak prawdę powiedziawszy, w Afganistanie czy w Pakistanie to jeszcze tolerują tych Żydków, tak, bo handlują na tym, mają zbyt i tak dalej, i jakoś utrzymują się z nich, z tych okupantów. Chociaż krzywdzą ich trochę narkotykami w wielkich miastach i tak dalej. Temat szerszy, ja tego nie będę rozwijał. I w tej chwili żydowszczyzna sama nie wie co. Jest zapętlona, ale podtrzymują się, bo oni mieli zawsze takie, prawda, innych traktować jako ten, a oni sami wszystko najwięcej wiedzą, co ukradną, podpuszczą, napuszczą, ale niczym się nie znają, co chociażby widać po tych kolejach tutaj śląski, gdzie ich agent żydowski zostaje zdemaskowany i chyba pójdzie do więzienia, bo nie umie nic robić. Oni wszyscy nie umieją nic robić, naprawdę. Im więcej te kołnierzyki, im więcej tytułów z przodu, z tyłu, to takie właśnie, ja mówię, tak jak ten koń na kuligu, prawda, z tymi grajcarami obwieszony, ma być głośno, wesoło, śmiesznie i strasznie, prawda, I cały czas ta propaganda tak się odbyła. To proszę Państwa, to takie przypomina takie utrzymywanie tych trawników angielskich, chociaż tutaj to efekty widać przy tych trawnikach, bo one wymagają prostych zabiegów, podlewania, strzyżenia, tam plantowania raz na rok, prawda, bo tam te kretowiska wychodzą, i co 10 lat wysiew trawy. I to tylko wystarczy robić 300 lat.
A jak wyprowadzić naród z żydowszczyzny, to też są proste zabiegi. Ja jest to mieć program i mówić o nich dwa razy w tygodniu, tak jak ja. Tylko że tu nie wystarczy 300 lat, tylko trzeba 500. No ale na to nie mamy czasu, nawet tych 10 lat nie mamy. Bo w przyszłym roku należałoby to zlikwidować. Więc o tym myślimy. Żeby najpierw ten kościół. Albo tam jakiegoś węża im wsadzić, żeby oni sami się skłócali. No, na takim szczeblu myślmy. Ja tu proste rozwiązania tylko poruszam. Też się dziwię, dlaczego on jeszcze istnieje, mimo tyle zła no ale też rozumiem, bo na przykład jeżeli w kolejce do lekarza czy gdzieś spotykam tych biednych ludzi, których przeraża ta zmiana negatywna, w każdym względu nawet na leki ich nie stać i ich dzieci, ich wnuki tracą pracę. Oni po prostu stoją wobec problemów, których nie rozumieją, a dalej nie rozumieją, że niestety, no jak ja im powiem, że to co uważa za świętość, że pójdzie się teraz pożalić do kościoła, to powinna tam gównem rzucić, czy po prostu wziąć granat i rąbnąć tego kłamcę, bo to z ich poręki to po prostu nastąpiło, bo gdybyśmy sobie siedzieli właśnie w tym socjalizmie, to by było dzisiaj poziom Szwajcarii, no taka prawda. Stopniowo, oni najpierw zapewniali te podstawowe potrzeby, później te wyższego rzędu, czyli kolonie, zdrowotność społeczną, usportowienie i tak dalej, a na samym końcu byłyby fasady budynków, bo drogi też już były, tylko one nie były na tym poziomie i to trzeba było zrozumieć. Brakowało tych nam elementów końcowych, byśmy naprawdę byli już bogatym społeczeństwem w roku 80. I wtedy zaczęliśmy to dożynanie. I proszę sobie zobaczyć, że celowo Jaruzel, przygotowując okrągły stół, tutaj oko przymykał i nawet pierwsze te lata po 89 roku to były przymykanie takie oko na drobne świństewka i na ewentualne bogacenia się. I dlatego tak trudno jest wytłumaczyć, że to tylko pozostałość socjalizmu nas utrzymała na jakimś poziomie, a nie nowa jakaś wolność po 89 roku. No ale niektórzy przemysłowcy i prywaciarze już to zaczynają rozumieć, że niestety to majątek postkomunistyczny dał nam jeszcze trochę oddechu i że jeszcze jakoś żyjemy. A to, co jest teraz, to jest niestety zagłada, hekatomba i po prostu likwidacja cywilizacji. Bo proszę Państwa, no ja też mam wnuki dorastające. No i co ja im powiem? Że cała Sławiańszczyzna jest do wydziedziczenia, do wyniszczenia? A z drugiej strony wiem, że warunki, na przykład na urodzenie dziecka i szczęśliwą rodzinę, to wystarczy miłość i to już jest pewien komfort. Bo ja pamiętam w latach 50., jak było ciężko, jak ojciec siedział w więzieniu, jak myśmy się kochali, jak każdy grosz liczyliśmy, jak mamie współczuliśmy, bo mama mówi, że były, kiedy ojciec siedział właśnie za tą walkę z komuną, to mama nawet w nocy się tak. Później się oczywiście przyznała, kiedy już było dobrze u nas, no bo w latach, no już. Od połowy lat 60. się zaczęło poprawiać. Później tam jeszcze były drobne wpadki, bo ojciec znowu tam rozprowadzał te piłsudskie i te krzyże tam gdzieś w swoim sklepie, no bo to był zamknięty ten sklep. No ale już w latach 70. to już można powiedzieć był dobrobyt i w 80. do momentu już śmierci rodziców to już żyli w dobrobycie, można powiedzieć. Nie w normalnych warunkach, tylko już można powiedzieć w dobrobycie. Więc to przecież, jak się to wszystko porówna, no to proszę Państwa, te lata 50., jak mówię, to nędzę, to przecież chyba to był najlepszy okres. No oczywiście już później, w momencie, kiedy moi rodzice ciężko chorowali, ja tam trochę byłem i też już umierali, ta miłość też była w rodzinie niesamowita. To były te dwa okresy takie. Ale tu nie ze względu na te pieniądze, tylko ze względu na te cierpienia. I właśnie, ja nie wiem, ale moim zdaniem to te najtrudniejsze warunki się najlepiej wspomina. Czy to tak zwane ciężkie dzieciństwo rekompensowane miłością, kiedy nie było nadane ciastko, czy na jakąś przyjemność. Ja nie wiem, czy to nie było, to się jakoś lepiej wspomina, niż jakiś przesyt, czy jakieś orgietki, czy jakieś pijaństwa. Przynajmniej mnie to brzydzi, jak wspomnienia tych rzeczy. Ja nie mówię, że jakiś tam numerek z jakąś piękną panią nie był przyjemny, ale jeżeli to było z naruszeniem morale, bo ktoś kogoś zdradził czy coś, no to nigdy tego nie potraktuję z chlubą. Natomiast
No ale jak to wytłumaczyć młodemu chłopakowi, co ma tu zostać, nie rozwijać się i czekać, aż no, będzie zupełna nędza? No bo tak, taka jest perspektywa, a mimo to tak powinni brać młodzi, ale oni niech sami podejmą decyzję. Ja muszę oczy, ja otwieram i swoim dzieciom mówię, i swoim wnukom, ja po prostu rozkładam ręce. Ja tylko mówię, że ja mam program do ratowania. No ale też nikt nie lubi narazić swojego życia, nikt nie lubi, jak to się mówi, oddać nawet życia za ojczyznę, od tak sobie. I dlatego uważam, że ten program mój to jest program jakby z niczego, dlatego że nie trzeba mieć pieniędzy, nie trzeba mieć ten, żeby zacząć rozmawiać z sąsiadem i wspólnie rozwiązywać jakiś problem. I dlatego te matronaty, dlatego ten tydzień w towarzystwie dojrzałych kobiet, młodego człowieka, to on zapozna się ze wszystkim, oczywiście i Ars Amandi, ale również jakiś tam kurs gotowania, kurs psychiki młodej kobiety, żeby wiedział, jak się zająć tą dziewczyną, na poważnie, żeby wytłumaczyć, żeby... Uważam, że dojrzałe kobiety potrafią się zająć takim młodym chłopcem, potrafią mu przekazać wszystko, czego się w życiu nauczyły. I stosunek do świętości życia, i tak dalej, i tak dalej. I tylko matronaty mogą uratować sławie i gromadność. I wielu nie rozumie, jakie jest to proste przeniesienie, chociaż tu są różne. Proszę panie Waldku, dobrze, to jaki to będzie ten system bez pieniądza? Jak tu zaczniemy się organizować? Czyli, proszę państwa, proszę mi wierzyć, ta energia jest i ona tak w momencie się nie pojawi. Musimy do tego jakby też dojrzeć. Ale trzeba zrozumieć, że najpierw no, trzeba odrzucić to, tego, to wielkie oko tego naszego wielkiego brata, prawda, które na nas patrzy. Czyli te szczyty katedr, czyli te katedry musimy polikwidować. Je trzeba przejąć na domy gromadne. Te pielgrzymki, te fałszywe widowiska, te spotkania, te przemarsze niczemu nie służące, odciągające, te owsiaki, te żydowskie orkiestry Pejsatej Pomocy i te wszystkie inne rzeczy, które pozorują, że coś robią dobrego. I efekt będzie natychmiastowy. Nie bać się rozmawiać z drugim sąsiadem. Uczciwie. Ja wiem, no jeszcze jest taki okres, że nie włączając się tutaj ani do mnie, ani lekarze, adwokaci, historycy, nauczyciele. A dla każdego byłaby robota, bo przecież trzeba wystąpić, ja mówię, z tym raportem Klawkowskiego, czy innymi rzeczami, na te odszkodowania nie tylko od Niemców, ale i od Watykanu i od Żydów, więc mamy jeszcze co robić i tego się nie bójmy. No niektórzy mnie tutaj przeceniając, mówiąc, że ze mnie jest taki Hitler słowiański, no nie, proszę państwa, no ja chyba się nie nadaję, raczej taki może mentor i chyba tak zostanie, bo na stanowiska też nie mam co liczyć, nawet na jakieś konsultacyjne. No ta władza mnie po prostu nie widzi, nie uznaje i nie kocha. No ja się nie dziwię. No proszę państwa, no bo jaka jest ta władza? No teraz nawet jeżeli już, to jakiś tam Steinhorn buduje kopalnię, ten, który je niszczył, ten, który likwidował węgiel. Bo co, wtedy był czerwony, teraz jest czarny. Wtedy parzył, a teraz grzeje. No nie wiem, czy te spawy w stoczni, a dlatego trzeba było stocznie zlikwidować. No bo co, one te spawy nie trzymały, czy jak? No dlatego ja mówię, że dla niektórych to, co ja mówię, to jest pisk myszy, no ale... Proszę państwa, ten pisk mówi wyraźnie, że jest całkowite oderwanie władz od mas i że to jest ich tempota umysłowa. I niesamowita siła okupacyjna, chociaż się w tym kryje, i selekcja negatywna, to oni przegrają. Bo oni naprawdę też czekają na cud. Musimy żydostwu właśnie wybić z głowy ich chore idee i to gubienie świata. Bo ich podtrzymuje już w tej chwili ta chora wizja, ta przeświadczenie, że zawsze im się udawało przekłamać, spaść na cztery łapy i zapanować nad tym wszystkim. W tej chwili już nie, bo to jest zdemaskowane. Te akcje są fikcją, te banki są fikcją. To tylko idzie siłą bezwładności, tej świadomości, że każdy się boi tego ruszyć. Ale w którymś momencie no zjawi się jakiś Attila, no, czy Genghis Khan, czy ten Arminiusz. No będzie, no nie ma takiej możliwości, żeby takie coś nie nastąpiło. Ludzie, no. Ja jestem, co prawda ja nie jestem zbrojny, ale jestem ideowy i ja zarażam. I ja wygrywam, bo ja zarażam prawdą.
Ja dlatego się nie boję i ona jest taka jak ta lawa, że jak ona wybuchnie, to już później miażdży wszystko. Dlatego te wszystkie konstrukcje polegające właśnie na nienawiści, na walce klas, na innych systemach, które człowieka próbują zróżnicować, to one przegrają. Bo człowieka w człowieku się nie da zabić. Ja to ciągle powtarzam. Oni zawsze znajdą pieniądze na dezinformację. Podpomnik Jaruzela zawsze opłacą agentów, którzy będą tam tak krzyczeć. I te pieniądze na kościół zawsze się znajdą, czy na katedry. Bo taka jest zasada ich, no. I przewracanie, odwracanie faktów, żeby rozmydlić, żeby... No, na tym ich władza polega, no, niestety, no. Ale mimo tych ich sztywnych działań, to proszę Państwa, naprawdę nie jest źle, bo ludzie to widzą. No, po pewnej rzeczy się nie da. No, wybudowali tysiące tych apartamentowców, poczynając tam od Portugalii, ale i w Stanach Zjednoczonych stoją puste apartamentowce, a jednocześnie niszczą całe osiedla, całe miasta są nie po różnych przejściach, nie są odbudowywane, jak Nowy Orlean i szereg innych, ja tutaj nie będę wymieniał. W Arizonach miasta upadły całe i tak dalej, w Arizonie. Ale ja tutaj, ale oni się bardzo cieszą z tego, że ich wyrzucą z domu. Ilość, i to jest najśmieszniejsze, to jest to, że ilość bezdomnych jest mniejsza od pustych lokali. Czyli, że ja nie mówię dom, ale każdemu można by zapewnić mieszkanie o dobrym standardzie z tych, których zostali wyrzuceni, pozbawieni podmiotowości. No i proszę mi powiedzieć, że to jest ekonomia, cywilizacja dla ludzi. Absolutnie jest źle zorganizowana i wszyscy wiemy, że jest źle zorganizowana, bo człowiek jest największym podmiotem, nie ma nic większego i ta materia nie może być nad nim. No proste, no to jeżeli jest zbudowana nad nim, to już świadczy o tym, ja bym się bał po prostu w takim kraju mieszkać. Zastanówcie się nad tym. Bo nawet gdyby doszło do tego, że oni faktycznie wymordują te 6 miliardów, zostanie ich tam, załóżmy tam miliard niewolników i 100 milionów tych Żydków, no załóżmy. No to później będą tępić coraz bardziej się ograniczać, a w końcu w tych apartamentowcach sami siebie zamęczą. Przecież to jest absolutna idea fix. I w końcu oni skończą jak lemingi. I zrozum to Żydu, każdy Żydu to zrozum, że ty jesteś w najbardziej przegrywającej grupie głupków. To jest tylko problem, żeby ludzie mieli taką świadomość, jak ja mam, co nie jest takie trudne. Myśleć logicznie. I już was nie ma. Po prostu. Całej waszej władzy nie ma. Jutro. W Polsce, na świecie. Tak. No, no bo jak ty pracujesz, ty Szorosie Brzeziński, jesteś głupszy ode mnie. I nic mi nie zrobisz, bo ja się z ciebie śmieję, a ty ze mnie się nie możesz śmiać. No jak ty się możesz ze mnie śmiać? Z czego? Że jestem od ciebie mądrzejszy? No weźmy to. Ludzie, zastanówcie się. Ja jestem mądrzejszy od Tuska czy Komorowskiego, lepiej poprowadzę kraj i nie mam nic do powiedzenia w Polsce. W takim kraju żyjesz. Dzięki właśnie Wałęsie, dzięki Nyczowi, dzięki Rydzykowi, dzięki Kaczyńskiemu, dzięki Palikotowi. To jest wszystko szemrane towarzystwo żydowskie. Proszę bardzo, żyj. A możesz żyć tak, jak ja ci mówię. Dolce vita będzie. Bardzo szybko się zorganizujesz, będziesz zmuszony do tego, żeby, że tak powiem, się rozwijać. I przypilnujesz wszystko na osiedlu i będą ławeczki, i piękne, piękny wystrój osiedla będzie, i lampeczki piękne, i piękne lokale, i każdego będzie młodego stać na pójście na kawę. Tak. No dlaczego tego nie chcesz? Ja ci to proponuję. Ja ci proponuję komunę, socjalizm, tak to będzie wyglądać. A nie to, co oni. I bez zastraszenia. Wcale nie będziesz zastraszony. I tu jest moje zwycięstwo, że ja to mówię. Mówię prawdę. Jestem w stanie to udowodnić. Oni na każdym kroku pokazują właśnie, że nic nie potrafią zrobić, bo każda ich reforma, chociażby z tymi kolejami śląskimi, no do czego prowadzi? Czy z jakimiś tam negocjacjami, na przykład negocjacje z zakładem, który dawał tyle miejsc pracy, oni pozbyli się hut, oni się pozbyli stoczni, oni się pozbyli po to, żeby zniszczyć ten kraj i teraz oni udają jeszcze, że chcą coś dla tego narodu zrobić, a ty w to wierzysz, a oni nie mają na nic. Ja mówię, Tusk to jest taki bidny, że jego nie stać, on nawet nie wie o tym, że jego nawet nie stać,
na przejazd taksówką. Ja to już mówię któryś raz. No proszę Państwa, no taka jest prawda dzisiaj. No dzisiaj to już ja nie wiem, pod śnieg się schować. Ta cała żydowska hołota powinna, żeby jej nie było widać. Bo my sobie poradzimy bez ich rządu, bez ich wojewodów, bez ich prezydentów, bez ich burmistrzów. Tak, no pójdziemy, spotkamy się i rozwiążemy problemy. Ich trzeba prosić o to, żeby radny działał zgodnie ze swoimi obowiązkami i jemu należy przypominać, że on jest przedstawicielem elektoratu, no, na przykład. Czy Państwo sobie takie coś wyobrażacie? No w komunie, no to by zajebaliby takiego, który by nie robił czegoś dobrego dla społeczeństwa. A tutaj jak coś robi, no to jest napiętnowany przez burmistrza. No gdzie my jesteśmy? No my, ja mówię, moje pokolenie to jeszcze miało szczęście, że no żyło po prostu no, w tym PRL-u większość życia. No. No bo żyliśmy w normalnym kraju. Pieprzyliśmy to, stawaliśmy o konie, w porządku. Ale oni mimo wszystko nam budowali, rozwijali, kształcili, dawali dobrze jeść, dawali godziwą rozrywkę. No ale przynajmniej to mieliśmy. No. Myśmy te dobrodziejstwa komuny mieli. No to tylko no, z tego mogę być przynajmniej ja w swoim życiu zadowolony. Bo no ja mówię, równaj ten krok, bo to jest bardzo proste, no my już mamy wszystko, no jeżeli nawet te nasze kolana, no proszę zobaczyć, no to już wszystko, 15 lipca Święto Wojska Polskiego, 22 Święto Narodowe, 22 lipca, 6 września obalenie rządów Gierka, 5 grudnia zamiast 4 i 6, mówiliśmy, za chwilę wyjarki, będziemy o tym mówić, będziemy rozwijać, Wszechnica, inne zasady, no tylko natychmiast spalić te kościoły i tych klechów powiesić za jaja wszystkich w Polsce i tą całą administrację, no może zostawić tam z 5, no, żeby przekazali nam ten, no równaj krok, no sam widzisz, że już tak wcale nie jest źle, to tylko wystarczy przejąć władzę w Polsce. Tylko ja się zastanawiam, no nie ma ani jednego, już nie mówię generała, który by chciał zrobić porządek w Polsce, ale żeby nie było pułkownika, żeby nie było kaprala, który by minimum jakiejś rewolty zrobił. No, no na tym się zastanów i tylko o to chodzi. Równaj krok.